Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. The world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. So much to do, so much to see, so what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. So much to do, so much to see, 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 so much to do, so much to do. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't go. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And I'll take it later. Only shooting stars break the mold. Uszanowanko, wszystkim tutaj. Zaraz. Ja tu muszę zmniejszyć, bo tu zawsze mam podglądzik live'a, powiedzmy, dodatkowe wyświetlonka. Jestem ciekaw, czy to podziała, bo ja ogólnie haker jestem. Oszukałem grę i ustawiłem w pykach gry Full HD. I działa niby, ale nie do końca. Jak widzicie, filmiki są w okienku. To jest problem. W sumie żaden. Ach, to nie dokończenie zdania. Cóż, to mogę... W ogóle No Wonder zrobili jeszcze Harry'ego Pottera chyba. Ale nie jestem pewien, na PC przynajmniej. Jak Harry Pottery były takie średniaki, to dla mnie ta gra jest naprawdę dobra pod względem humorystycznym zwłaszcza. Tego się już pominąć nie da. To już jest ogólnie gra. Ale grafika. Wow. No. Ja tu muszę jeszcze tylko głośność ustawić. Szybkość myszy, kurczę. Wy to widzicie, jakie to jest powolne? Może nie widzicie, ale dla mnie to jest powolne. Ale okej. Graficzka to jest na maksa oczywiście. Hehehe, oszukane. Bo to maksymalnie jest 2024? Na coś chyba. Ta, może tyle będzie okej. Też nie, przecież ja mam ustawione w OBS-ie. To może będzie okej. Dobra, startujemy. Tu już jest bug ogólnie, jak się włączy grę i nie zapisze ani razu w grze. Masz takie coś, jakby jest, jakby był zapis, ale nie ma. Dam sobie ostatni. Dawno, dawno, za siedmioma górami żył sobie sympatyczny ogon. Pewnego dnia spotkał piękną Ernę i zakochali się. Hej, moment, kolego. Karol, ale głupie imię. Jak nic w szkole zbierałeś pęcki. Mógłbyś mi nie przerywać? Wszystko nie tak, fakty są takie. Dawno, dawno i tak dalej żyli sobie ogór, królewna i szlachetny, rączy osioł. O, strasznie przepraszam, zapomniałem o ośle, ale wpadłem. No więc ogór spotkał królewnę i zakochali się. Z tym ośle. Los ciskał im pod nogi kłody, ale przynajmniej tak to jest napisane. Miłość zawsze zwycięża.
No tak, tak, a potem było wesele. Katerin pierwszy. A gdy miesiąc miodowy dobiegł końca, wrócili do domu. Tam zaś czekał już ich wierny, żeby nie powiedzieć irytująco wierny przyjaciel, Osioł. Karol! No, Kevin z tym w domu tu jednak nie ma dobrej gry chyba na PC. Tak niezbyt. Możesz mi powiedzieć, co tu się właściwie stało? Na SNES-a była dobra chyba. NES-a? Bo Sega? Wojsko znowu poluje na przeciętnych inaczej. Uwierzyłbyś? Weź lepiej zerwij ten list kończy. Stary, trzeba ratować przyjaciół. I wiesz co? Te listy to jeszcze nie wszystko. Ty widziałeś to? Monety latają sobie skubane. Musisz je wszystkie zebrać, stary. Przydadzą nam się. Oj, przydadzą. Normalnie wszędzie są. Wszędzie. Tu są, tam są też. A część to się pochowała w tych skrzyniach. A to widziałeś? Jak wskoczysz na ten, to cię ten... wybija! Jeszcze jedno! Krzepa w kostka! Po co pytasz? No bo wiesz, smakuje to, to wątpliwie, chociaż daje niezłego kopa, ale w sumie to... no, no wiesz... Tak jest! Krzepa krzepi! To krzepiąca świadomość! Jesteśmy na rynku od ponad, no, co najmniej roku! Wisiunka w tym powietrzu aż dziwnie się robi. Normalnie ciarki grzbiety niszczą. No a tak w ogóle to jedziemy do Zasiedmiu Górogrodu na potęgę. Na co? No z okazji, żeście się hajtnęli i przysłali zaproszenia, nie mówiłem wam? Ciężko. Ale zanim wyjedziemy, musisz tu zaprowadzić porządek. Także wiesz, nie naciskam, ale jazda, jazda, ruszamy się. Bal nie zając, ale uciec może. Do roboty. Aha, no dobrze, no to chyba się spakuje. Oni mają piękne mordy. Nie no, Szrek, nie rozpraszaj się. Zrób coś z tym plakatem, a przy okazji nazbieraj trochę mody. W Zasiedmiu Górogrodzie przyda nam się zaplecze finansowe, więc zbieraj ile możesz. No. Powiem, że nawet ładnie to wygląda. W Full HD. Ale chyba lekko jakby tnie. Nie wiem, to silnik nie wyrabia może. No tak, chyba wszyscy są tymi, co w bajce. Znaczy poza tymi postaciami, których to w bajce nie było. Ej, tak lekko przycina, jakby. Ale to może być... Czułość myszki jednak za duża dla mnie. Bo tu się wydaje mniejsza, ale tu jest inaczej. Dam sobie tak. Autopoziomowanie. Co to do cholery jest? Nie mam pojęcia. A cóż, w ogóle tu się citrlem, tak citrl się mówi, skacze. Dalej jest jakaś taka dziwna ta... Kurczę, ja sobie przestawię ten telefonik może. O, jest okej. Okay. Jak to jest ogólnie jakaś postać, co była w bajeczce, to jest to samo, ten sam aktor. Co jest? Nie? Jakiś diabeł do mnie. Przez Facebooka dzwonił Dawid jakiś. Co ludzie? Jeszcze mniej. Coś jakoś to dziwnie działa. Nie, może będzie lepiej. Ale widać jakby ciało minimalnie. To jest... A, nie tutaj. To jest problem. W ogóle powiem tak, ta gra pod względem graficznym jest... Pod względem fabularnym to film w sumie. Pod względem gameplayowym jest taka okej. Ale dubbing... Żarty w tej grze, jak je kocham. I zawsze, ja to kilka razy skończyłem, tak powiem. I zawsze próbowałem jakoś tak niespotykanie to przejść. I na przykład robiłem takie coś. Nie tak. Bo tu można podwójnie skoczyć, ale on tutaj nie skacze zawsze. Ach, ta gra jest zepsuta, jeżeli chodzi o nagrywanie jej, niestety. Okay, ja chciałem takie coś zrobić. Bo się da, jak kojarzę. Tak się można złapać. Ale to w sumie też możliwe, że gra jest taka, bo jest nie ma limitu klatek. Bo stare gry tak miały. Ale tu nie ma żadnych takich rzeczy, żeby to ograniczyć. Albo max, albo ma 60 klatek? Nie mam pojęcia. Teraz będę się męczył, żeby... A, chyba się jednak nie dało. Nie wiem, nie pamiętam już.
Gra jest ogólnie krótka, tak jeszcze powiem. Co jest? Powiem, że model Shreka to się nie postarzał jakoś bardzo, akurat. Co jest? Czemu się trafić w oczu? A już wiem. Ja. I? Kiedyś dla mnie to było trudne. To było... No to było trudniejsze niż cała gra. O, na końcu zawsze jakoś tak. Znaczy, bo... Jakoś tak nie ogarniałem podwójnego skoku, bo w większości gier, jak macie podwójny skok, to macie... Skok i po czasie ma się skok, a tu trzeba od razu prawie. Że zobaczcie, yp. Nie mogę. Ale tak mogę. Nie mogę. I mogę jak tak kliknę od razu. W innych grach tak nie było często. W harem po to, że w ogóle nie było podwójnego skoku. Jaki on ma ataki. Weź ktoś powiedzieć, czy jest dobry dźwięk tak w ogóle. Czy już się powiedzieli, czy jest zły, czy coś, ale... Cóż. Brawo. To też lubiłem robić. Tak skoczyć, żeby... Tak było właśnie. O. What are you doing in my swamp? I ciekawostka, jak nie założyliście, na tym batoniku jest polski napis i kiedyś myślałem, bo tu ogólnie angielskie tekstury, znaczy macie teksturę jakąś, macie po angielsku, spolszyli to. Ja myślałem przez to, że to jest polska gra kiedyś. Jej. Tu sporo sekrecików jest. Taka gra do eksploracji. Lubię takie. A platformówki nie robi się już takich prawie. Czy teraz się zaczyna robić, bo powraca Spyro Crash. Te Francuzy robią nowego Asterixa, Obelixa, XXL trójeczkę. No, będzie w co grać. Są kury z tego, no właśnie. Kurcoki. I najlepszy system zapisów w historii gier. Widzicie to? Jestem Ryszek niby wróżka. Jak ładnie poprosisz, to zapiszę ci stan gry. Normalnie cuda wianki. Za co to kocham. Genialna produkcja. I można tu przebiec i... A, no tak. Kocham Ryśkę, znaczy nieważne. Warto by było, gdyby to była trudna produkcja growa, ale nie jest. Ciekawostka. To zaraz, bo tu jest fajna rzecz. No tak, i ciekawostka, jak pamiętam. Nie tak, tu. Nie dało się w tej grze na początku zrobić, żeby tutaj kupić cokolwiek. Znaczy, ja nie znalazłem nigdy tyle monet, a grałem w to wiele razy. I zawsze jest chyba maksymalnie 29 albo 7. Tak, 7 i tu nic nie ma już. Więc cóż, dają takie coś i... No co, kocie, masz coś do Shreka dwójeczki? Genialnej gry? Nie wiem, o co nam chodzi. Kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby go zerwać. Zero litości. Podobno na każdego, kto zerwie trzy listy gończe, czeka tajemnicza nagroda. Ty wiesz co?
Ja wiem jaka. Pewnego dnia mogą być coś warte. Ej, tak powiem, że te listy gończe wyglądają ładnie w Full HD. Normalnie wyglądały badziewnie w mniejszej rozdzielczości, ale tutaj jest ok. No teraz już nie, bo tak to był na pełny ekran prawie. Ale wiecie, Full HD. A ta gra nawet tego nie obsługuje normalnie. Kto to zamawiał? Dać mu jakiś napiwek czy coś? Już to zrobiłam. Od za 7 gór ogrodu dzieli nas jakieś 7 gór. No nic, chyba możemy jechać. Czy zależy jacy kolędnicy. Niedługo poznasz moich rodziców? No. Na pewno im się spodoba. No bardzo się spodobasz. Co masz się nie spodobać? Mnie się podoba. Kto cebuli nie lubi? Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Cóż może być fajniejszego? Długiej, 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 bardzo długiej podróży w moim towarzystwie. Leczenie kanałowe? Lewatywa roztworem mydła i papryki? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Żartowałem, ale poważnie. Wiesz co ja myślę? Powinniśmy założyć zespół. Mamy jakieś gęśliki czy coś tam? Mogą być dudy. Coś tu śmierdzi. Możliwe, że ja jeszcze nie do końca przetrawiłem to całe zaproszenie. Przepraszam. Ośle! No wiem, przepraszam, przepraszam. Hej, co to jest? Ten dzidek właśnie zarąbał nam koło. Zobaczę, co jest grane. Shrek, błagam cię, nie idź tam. Słyszałeś, co żona mówiła? To może być, no, podstęp. Poradzę sobie. Jestem ogrem. Chyba, że sam poniesiesz nasze bagaże. No więc mówię ci, idź i bez koła nie wracaj, a tym drzewem się nie przejmuj. Samo się przewróciło. Kto gra? W ogóle... Shrek, pomogę ci. Powiem, że ta gra idealnie pasuje do RPGa. Ukrył się. Ja cię widzę. No. Dobry RPG z tego był. Tu jest sporo eksploracji, jak mówiłem. A się eksplorowało tą grę kiedyś. Tu jeszcze, a tu już nic nie ma. No. Ach, gdyby to były... Ach. Bo z pasem jest to, a kontrolem, znaczy citrlem jest to. Więc wiecie. A tu jeszcze można... O! Takie rzeczy. Teraz gramy w kółeczko. Myk. Myk. W ogóle oni są nieśmiertelni, jak tylko koła nie mają. A nie, bo oni uciekają po prostu. No tak. A nie mogę ich walnąć. Ach. Bardzo lubiłem to robić. Ale to chyba nie działa na nich, żeby im coś zrobić. Dobra, tak lepiej. Show mi stąd. Myk. Słabiaki z nich. No i co? A jeszcze żyje. No i co? Jak powiedziałeś? O tak, to nie działa właśnie chyba na nich. Trzeba pięścią zawsze. No cóż. Kółecko. Jak on to podnosi pięknie. W ogóle mam całą grę na jednym live'ie zamiar przejść, może się uda. Teraz trzeba pozbyć się tej zapory. Czy coś jeszcze pójdzie dzisiaj nie tak? Spokojnie, Shrek, na wszystko znajdzie się rozwiązanie. Te belki wyglądają tak bardziej rakietycznie. Jak znam życie, to jak ostro przywalisz, rozlecą się w drobny mak. No, śmiało, kawalerem! W ogóle, czy ja dobrze widziałem, czy tu coś było? Źle widziałem.
Myślałem, że to jakaś skrzyniaczka była. Ale mogło być, ale znikło, nie wiem. Nie wiem. W ogóle, jaki był sens kradzenia koła ogru? Jak się tam miał tyle pieniędzy obok? I nie wiem. Hyc. Tak? Tak działa świat? Naprawdę. Jak wam mówię. Za siedmiu górogród czeka! Jedziemy! Nie da się ukryć. Jedziemy. No. Wreszcie nasi bohaterowie dotarli do za siedmiu górogród. Rodzice Fiony aż drżeli z niecierpliwości. Ciekawe, jak też wygląda mąż naszej córki. Mówiąc oględnie, Shrek nie do końca spełnił ich oczekiwania. Stary, ile to będzie trwać? Jak ktoś to będzie chciał czytać, to se kupi książkę, jasne? Kolacja zapoznawcza niespecjalnie się udała. Król i Shrek skoczyli sobie do gardeł. Fiona bardzo to przeżyła. Wtedy pojawiła się wróżka chrzestna. Ty, Karol, wiesz co? Ja już resztę opowiem. Wróżka coś w stylu, że chodźmy się z moim synakiem, księciem bajki, to będzie piękna i tepe. A Fiona i na to. Weź spadaj na drzewo. Czego? Bo kochałaś. W fabryce jest fajnie. Laszpla polazła do króla i zaczęła go szantażować. Król zaprosił Shreka na polowanie, ale to był tylko pretekst, żeby zwabić go do lasu. Ja oczywiście wyczułem, co się święci i podłączyłem się pod ten spacerek w charakterze wsparcia. Fabryka eliksirów to akurat bardzo dobry etap w tej grze, powiem. Gdzie ich wszystkich wywiało? Się kotem gra. Miał czekać pod jakimś drzewem. A, tak, jasne, pod drzewem. No to fajnie, bo ile w tym lesie może być drzew? Jakieś 4 miliony? Powiem więcej, drzew jest tu tyle, że nie widać lasu. Czy ja wiem? Pewnie gdzieś tu jest. Mam wrażenie, że ktoś się nam przygląda. Ośle, wątpię, żebyś w tym lesie spotkał coś gorszego od ogra. Ha, ogry? Gdzie? O, Boże. Hop, hop. Jest tu kto? Nie, no teraz to coś widziałem. Jest tu kto? No tak, bardzo śmieszne. Strasznie się boję, naprawdę. Sprawdzę, co jest dla... A jak myślisz? Potem cię dogonię. Jak spotkasz króla, powiedz, żeby chwilę zaczekał. No dobra, byle szybko. Oczywiście, że koniem. No, ja będę brnął dalej, dalej i dalej. A co? Nie straszna mi mroczna gęstwina posępnej puszczy, bo... Co to było? Nie, osłem się tu nie gra, wcale. Wcale. Nie no, w tej grze najwięcej gra się Shrekiem i osłem, a kotem są chyba tylko dwa etapy. Bardzo szkoda. Bo najbardziej kotem lubiłem grać, jak pamiętam. On tak śmiesznie drypta. Potem się w konia zmienia oczywiście, jak w filmie, i jest jeszcze tak śmieszniej. No. Dobrze, że tego nie spuszczyli, moim zdaniem. Tak, wywar z pęczykarku. Pęczykark. A, se kupię pęczykark? Chcę wam to pokazywać bardziej. Bo tak, to ja tego nie lubię używać. Bo nie jest jakieś takie super. Siebie zmniejszę. Jeszcze może... Dobra, tyle. Nie jestem fanem tego. Tych eliksirków za bardzo. Jak ja to w grach uwielbiam. Naciśnij przycisk myszy. Dulog, wita was. O, to było fajne. No hej, fydy. Czemu ty masz taki nick w ogóle trudny do wymowy, no? Ale jak myślicie, że to jest śmieszne, to pomyślcie, że niektóre gry mają tak. Naciśnij przycisk akcji, aby zaatakować, albo naciśnij przycisk skoku, aby skoczyć i... Jak je mam to rozumieć zawsze, bo co, skok jest, nie wiem, spacja? Nie? Kontrol? Nie? A tu jeb, shift. Tak było chyba w Kangurku Kao? Nie pamiętam już. Ale tam było dziwnie. Koteł. Kotełek był. I on w drzewo wszedł w ogóle. To jest śmieszne. Ach. No cóż. Może jak kopnę tę linę, to most się opuści. Może ten
A no, no to wiem, że walnęłaś głowę. No cóż, troszkę monet. To nie jest muchomor, debilu. I myk. O, takie rzeczy się dało? Nie pamiętałem tego nawet. A czy mogę? Złagodzi upadek, no ośle, ośle. Hyc, wolę tak. O, też złagodzi upadek. Oszustwo takiej gry trochę można zrobić fajne, widzę. Kici to na ciebie mogę zrobić. No, pięknie. Miałem eliksy pokazać, ale to jest śmieszniejsze. Ta gra ścina ogólnie, jakby ktoś nie zauważył. Czasem są problemy z działaniem. Ale cóż, działa w miarę. No. Nie wiem, co to miało być, ale niech im będzie. Ta umiejętność osła. Niech będzie. I tu jest ukryty właśnie ten. Olbrzym za nielegalną uprawę magicznej fasoli. To jest tak fajne nawiązanie do narkotyków w tym wszystkim. No. Moc dla Polaka, przejście nad wodą, a dla Angola znaczy najwięcej. Nie? Okej. Okay. Pajęczyna tak działa, pamiętajcie. Tak działa pajęczyna dokładnie. Jakby ktoś nie wiedział, bo wiele osób nie wie. Więc jak będziecie w lesie, to na nią wskoczcie. Zwłaszcza w Australii najlepiej. Hehe. W ogóle, ja współczuję, w ogóle zauważyliście, że każdy kontynent to jakby inny poziom trudności. Europa to jest chyba taki w pewnym stopniu najłatwiejszy, ale nie do końca. Afryka to najtrudniejszy, bo tam mało wody, jedzenia. Tak samo jak Australia, bo tam jakieś duże pająki macie. Panie, niedźwiedzie koala, to są w ogóle dopiero. I różne takie, więc wiecie, tam różne trudności. W Ameryce macie, nie wiem co macie. Przestępczość dużo, ale pieniędzy dużo. Więc cóż, trudno powiedzieć. I myk. Nie można tak, musi się odwrócić. No właśnie. Europa to jako tako taki średni poziom, bym powiedział, łatwy dosyć, bo nie ma jakoś... Polska na przykład. Średnia, znaczy... Nie no, zależy w sumie, teraz jest inaczej trochę, bo... No... Francja tak pokojowy kraj bardzo. Hech. Czy ty co jest? Ale drzewo. Ej, gra mi zmieniła czułość myszki teraz, nie wiem czemu. A, pamiętam, jak chcę zrobić to w inny sposób. Nie powiedziałbym, że Amerykę to easy, bo tam jest sporo przestępczości, tam jest sporo, nie wiem, tsunami, takich rzeczy, huraganów, takich większych i zwierzęta dzikie. W Polsce jest trochę inaczej, znaczy zależy od kraju Europy bardzo, bo to jest bardzo zróżnicowanie trochę. I... Mogę go tak po prostu zabić? Mogę! To fajnie. Ej, no właśnie, to sobie na hita. To jest problemik. Spory dosyć. Gdyby ta gra tak nie klatkowała w ten dziwny sposób. I co najgorsze, ta gra tak robi tylko i wyłącznie jak się coś nagrywa. Tak pamiętam dobrze. No cóż. I... Myk. Wybucha.
Piękne drzewko. Lubię je niszczyć. O, oj, to był kot. On tak wygląda z tych różnych rzeczy. To uważać. Leci tak, okej, okay, tu już mi nie. Tu, o właśnie, wybuchają jak się podejdzie. To jest ciekawa rzecz. Jup. O! To są drzewa jeszcze. Ta gra jest banalnie prosta na początku, powiem. Choć grają łatwiejsze. I myk. Jak to działa w ogóle? Ech. I rysiu, oczywiście. Wcale tego nie wiem. Brawo. Wow, to jest fizyka tych rzeczy. Wow. To też były jakieś takie sekreciki. O, to można rozwalać, a jednak nie. Tu jest mięsko. Kurwa, taki kebabik taki troszkę. Ale nie do końca. Kojarzę tę grę. Czy nie wiem, czy znasz Mocny Browarek, czy to nie jest to, co on ostatnio robił z tego film? Jak o to chodzi, to chyba o to. Brąci, witaj. Siemano. Cóż. I myk. No, brawo. Jeden. To Geralt, widzicie, jakie ma włosy siwe? Ja wam mówię. Oni tak jak takie polskie chłopy wyglądają trochę, takie bandyci. Tak mi się kojarzy bardzo. No cóż. Powiem, że trochę mam nieproporcjonalny sub alert do tej gry. Wiecie, jaki mam, a to jest taka nie za bardzo gra, do której to pasuje, bym powiedział. Cóż. Znowu kot. Tak, to był ogr. Mały taki. Cóż. To były to chyba takie ogniste kwiatki. Zionące ogniem, śmiechowe. Albo zaraz. A, tu jeszcze był sekret. Chyba. Tak? Albo chyba nie. Tak coś kojarzę. Jakby coś takiego tu było. Ale chyba tu nie ma. Ale taką tamkę zrobili. Albo tam było? Tam mogło być. Ale już chyba nie przeszkoczę tam. Nie przeszkoczę, no cóż. No okej. Okay. W ogóle polecam tego youtubera, bardzo fajne filmy ma. Oglądam każdy, prawie. No cóż, ogień. To można zniszczyć, jak kojarzę. Albo nie można było. Można, ale to... To łatwo zniszczyć można. To jest najlepsze. Może kiedy w tę gierkę taką zagram, z tego Władcy Pierścieni, ale chyba nie. Nie wiem, zobaczy się. To takie, że ja się staram nie grać w stare gry i kończy się na tym, że odpalam Eye of Beholder. 1990, jakby ktoś nie wiedział. I tym podobne stare gry. A, ich nie można na zawsze wyeliminować, jak widzę już. Ja tu chyba przegrałem. Ja żyję. O, mi się uda. A tak. To będzie problemik dopiero. Kuła, drzewo tu jest. Przecież kupowałem to. A chyba trzeba było transakcję akceptować. Możliwe. Kuła, wiewiórkami będzie szczyloć. Tu chyba był. Nie ma, tu kojarzę, że był coś, taki sekrecik jakiś. O,
O właśnie, mówi za każde trzy. Tu coś musi być. A tu! Koniczynka była. Widziałem, że coś tu było. Ale za każde trzy czeka nagroda, to coś... Jakby tu był jeszcze ten plakat. Ale ja chcę to. No i widocznie nie... Rachunek, właśnie. Dałem chyba anuluj czy coś. Jak tu nie da się oglądać? Nie taka zła gra. Chyba, że o mnie chodzi. Znaczy raz mi... Ja tak, to mi się chce, to raz w niedzielkę będzie, co tydzień. Ale pewnie mi się znudzi i sam to przejdę. Bo ja chciałem wam to pokazać. Pecajcie. Kła, jak wiedźmin prawdziwy. A nie wiedźmin nawet tego nie ma. Takich super eliksirków. Pyk. No widzicie jaki? Macie to w Wiedźminie, nie macie. Biedaki. No. No, tak, dokładnie. Czy w ogóle opisz ten swój problem z Eye of the Beholder, bo ja nie wiem o co chodzi. W sumie stara gra, trudno się w to gra troszkę w tych czasach, ale nie źle dla mnie. Aj, to jest oskryptowane. Super. Oskryptujmy element platformowy. Brawo. Po prostu brawo. Jak dla mnie. To jest prosta zagadka. O, w kangurkę kają naturalnie. Nawet mam tu serię z 2016 roku nagraną na kanale. Choć... No trochę gorszy był to poziom mój nagrywania. Mikrofon był gorszy, gorzej ustawiony. Ogólnie gorzej mówiłem, mi się wydaje. Ja polecam, polecam. A, zapomniałem, że to jest zagadka. No cóż. Kiedyś może... Jeszcze postreamuję go. Czemu by nie? Ale to kiedyś. Na razie jest ta gra. I co? Tyle? Tylko. I teraz? Tu coś było chyba. Nie pamiętam, kiedy był ten trzeci plakat do tego sekretnego poziomu. Ale chyba trochę później. O kurcze. Zgadzam się. Myk. I unikamy. Czemu by nie? Pyk. Patrz to osioł. Okej, zaraz powinna być jakaś cutscenka, jak kojarzę. To jest najgorsze. Myk. I teraz. Okej, teraz będzie cutscenka chyba. A, jeszcze nie, zaraz będzie. To tu zaraz poczytam. Ale w... Szkoda, że Szwek się nie załapał. Eye of the Beholder jeszcze masz zagadki, gościu. Szukanie... Czy eksplorację dungeonów, lochów. No... To ciekawie nie wygląda jak się ogląda, ale jak się gra to jest lepiej. Zwłaszcza w Legend of Grimrock, gdzie już grafika jest dobra. No i po prostu ta gra jest o wiele lepsza jak dla mnie, ale pewnie przyjdzie jakiś kiedyś... Taki... Stuletni gości i powie, że ty się nie znasz, kiedyś gry były lepsze. No cóż. To nie jest pułapka wcale. Jak to w ogóle działa? Ja nie wiem. I skąd to w ogóle się wziął? No i koniec Shreka, czas na osła. Dokładnie. Czemu on ma tyle HP? Mało. Co on robił? No cóż, jakby to... Wiem, rozwalmy to. Mógłbyś czasem myśleć głową, nie żołądkiem. Może na początek przez 5 sekund.
Co, pod rząd? Szrek, nie wygłupiaj się. Gdzie teraz? Tędy. Ośle, mógłbyś nie iść w stronę pułapki? Świetnie. Dziękuję. To geniusze w ogóle zbrodni są. Kiedy zamykacie to, żeby... Kiedy ogród przychodzi... Nie. Nieważne. Dobra, idźmy dalej może. W ogóle powiem, że to już będzie 1/4, może 1/5 gry. Tak, dokładnie. To nie jest długa produkcja. Dobra, już może przesadzam. Ale cóż. W 5 godzin maksymalnie się uwinę z tym chyba. Nawet mniej może. Się zobaczy. Ewentualnie jutro skończę, albo pojutrze raczej, bo jutro chyba nie będę miał czasu. Spadaj stąd. O, w dół muszę strzałkę. Znaczy S. Jak ja mam się niby przedostać przez tę wodę? Trzeba to rozegrać strategicznie. Strategicznie. Czyli co? O, dynki. Czyli wskoczyć na to. To jest taka strategia, że mam... Wytłumaczcie mi, skąd to tam się wzięło. I tam jest pułapka na... Wow, a nie, coś mu bierze jednak. Pa. Dokładnie, można to dodać oczywiście. Jest śmiesznie, bo haha, obrażenie słabe. Ej, w sumie to ja mogę i pobiec obok nich, to jest najlepsze w tej grze. No cóż, jak mówiłem, najlepsze w tej grze nie są przepaństwa te. Gameplay, tylko dialogi bardziej. I pa, jaka dynia. Ja ją mogę rozwalić chyba jeszcze przed spotkaniem z nią. Czy przed kastenką z nią. To jest ciekawe. Uwidzicie? I tu będzie ciekawy bóg, bo normalnie to chyba znika ta winorośl. Winorośl. Te... takie te. Ja mogę ją bić, czy coś? Nie pamiętam już, jak to było. A tak to mogę... inny sposób trochę ją rozwalić. O właśnie, nie ma cutscenki o niej. A nie, jest! Właśnie. Ale wyrosła. Zwalczaj dynię dynią, jak to mówią. Przerobimy cię na placek warzywny. Brawo. Tam w wróżkach szósta Eza. Już chyba pamiętam, gdzie był ten etap z magiczną fasolą. Dokładniej. O nie, zaspoilerowałem właśnie, o co chodzi. Chodziło mi o te inne rzeczy. Pamiętam, jak dziś zielone dobrze, czerwone źle mówił. Czyli muszę wskakiwać na zielone. Tak naprawdę to można po prostu tak zrobić. No właśnie. Drzewko. Omijać. I tu jest sekret, który wam zaspoilerowałem troszkę. Cóż. Myk, nie obawiaj się. Ośle. Tu coś jest? Co to? Dźwignia. Wow. I mamy tutaj, proszę państwa, trzeci już liścik. Ach. Gończy oczywiście. Jest to grzeszny grzechu, za krzywdy, których zaznał Odejrud na wieść. Nie wieść, co? Nie wiem, kto to jest w ogóle. Świetnie. List gończ. Zbierz 3, a uzyskasz dostęp do nowego magicznego miejsca. O, i mamy takie coś. A tu już nie przetłumaczyli, leniwi ludzie. W przeciwieństwie do reszty gry, nie ma tu miejsca na żadne wygłupy. Zaczynamy odliczanie. Gotowy? Start! Zawsze chciałem wyjść na sam szczyt, ale nigdy mi się nie udało. Tak powiem, za pierwszym razem nawet się tego nie da zrobić, bo czas się wydłuża wraz z tym, ile się tu było razy.
Za pierwszym razem jest tak mało czasu, że w sumie nie można nic tu zrobić. To jest mały problemik. Ale potem... potem jest lepiej. Znacznie lepiej. Bo co to? Co ja zrobiłem w sumie? O! Naprawdę nieźle. Jak to potrafisz? Fajnie, fajnie. I teraz będzie pierwszy boss. Tylko najpierw trzeba... fajnie drzewko, naprawdę. Tylko najpierw trzeba będzie przez to przejść. Ja z tym zwykle się 5 minut męczyłem, bo byle jak skakiwałem, a teraz co? Za pierwszym razem, brawo. Ciekawe, kto będzie bossem, bo ja nie wiem, nie mam pojęcia, tam nic nie widzę w ogóle. Ej, mam wąs fajny. Jak by te wąsy zrobili w ogóle? Nie, jesteś piratem i masz kalosze. Niedorzeczność, to zacne buty. Z włoskiej skóry są wyrazem mojej... Dość! Jestem tu, by cię zabić. Szykuj się na śmierć. Wow. Teraz będzie ciekawy gameplay. No. Super. Oj, ty piracie. Ciekawe, co spiracił. Jak spiracił, nie wiem, Gotika, to jest zły człowiek. Ja wam mówię. Fajnie, że go wyrendowali bez butów. Zrobili. Mu ten, bo tak to by leniwcy prawdziwi i nie wiem, Blast by tak nie zrobił. Blast by zrobił ten sam etap razy 400 i tyle. Blast to w ogóle jest przyszłość game devu, ja wam mówię. No. Chyba nie muszę wam mówić, że ten boss jest okropny. A nie mogę tak. Się wycwanili. Super. Naprawdę potężny boss. Wow. Wow. Ale fajny boss. Naprawdę genialny. Chyba mogę tylko w ogóle użyć chyba. Nie jestem pewien. Teraz ma... szybszy jest teraz. Jak się rusza. Właśnie, muszę od razu jak on skacze. Znaczy nie w tą stronę, tylko w tamtą. Się patrzeć na niego. Patrzeć na niego ostrożniej. Dokładniej. I myk. Jeszcze raz. W ogóle... jakby ci to Shrek powiedzieć... bo ty mogłeś przez to przejść, ale... okej, okay, nieważne. Nieważne, nie będę tego roztrząsał. Zostało ci 8. Za chwilę poczujesz silny pocałunek stary. Kłaczek. Może go klepnąć, czy co? Po co? I tak już po nim. I po co ci to było? Pokonałeś mnie, senior. Niech pięknie chwycił. Słyszysz, Shrek? Facet sam się prosi. Załatw go! Tylko ty się nad karkiem chwyca ogólnie. Nie skrzydzę małego kotka. Jak to nie? Ty małe kotki jadasz na śniadanie. Wywracasz je na drugą stronę i nosisz jak czapkę. Robisz z nich rękawiczki, obcierasz z... Bzdura. Na czapkę są za małe, a na śniadanie zbyt ujkowane. Zatem postanowiono. Odtąd będę ci wierny drug. O, tak dobrze to nie ma. Ta rola już obsadzona. Jestem twym dłużnikiem. Darowałeś mi życie, choć wynajęto mnie, by cię
Wynajęto? Kto cię wynajął? No jak to? Król. Widzisz? A nie mówiłem? A nie mówiłem? Nigdy nie ufaj kotu bez rodowodu. Dlaczego ten król zwyczajnie nie da nam żyć w spokoju? Cóż, jeżeli zaiste chcesz żyć długo i szczęśliwie, udaj się do wróżki chrzestnej. Zmonopolizowała produkcję eliksirów magicznych w całym królestwie. Zaprowadzę cię tam. Byłeś tam już kiedyś? O tak. Nie raz i nie dwa zaznaczałem tam teren. Szczęście. Tyle sensu w tym, że... Ogr! Co tu robi ogr? Ja w sprawie eliksiru żyj długo i szczęśliwie. Kot mnie namówił. Ogry nie żyją długo i szczęśliwie. A teraz wynoś się! Muszę mieć ten eliksir. Bez sensu nie sąsisz, Kosie? Jedno jest pewne. Ma babka ten plan. Ciekawostka, jak się pominie, to jest chwila tak, że macie grę jakby w tej windzie, chwilowo, jak się pominie kasenkę. A, się grało w to kiedyś. Jak ci ładnie, Shrek? No, bardzo dziękuję, ośle. A teraz chodźmy, zanim się tym ugotuję. Coś mi mówi, że eliksir, którego szukamy, jest w tej komnacie. Ja pójdę. Jestem od ciebie zwinniejszy. Osła przewyższam intelektualnie, a poza tym ja jedno się przycisnę. Masz rację, kocie. Wdrap się po tych rurach do szybu. Zaczekamy tu na ciebie. W pomieszczeniu po prawej była jakaś dźwignia. Może otwiera drzwi? Na pewno coś wymyślisz. Powrócę niebawem. I co więcej, zwycięski. Uważaj na elfy. Jasne. I na maszyny. Jasne. I lustra. Jeszcze byś się zagapił czy coś. Uważam, że ten kot to najlepsza postać w ogóle w tej grze i filmie, tak tylko mówię. Łocie. Kiedy nie ma Shreka, to już atakują. No. Frajerzy. Sio ode mnie. Jestem ciekaw, jak to działa w przypadku tej postaci. Naprawdę jestem po prostu ciekaw. Wow, tak to działało. Już pamiętam. Bezsensownie w całości, bo i tak szpadą walczy, ale niech będzie. Niech mu kurka rurka co? Będzie. Chciałem tylko zobaczyć. Więc cóż, niepotrzebnie użyłem to teraz. Ale tam w sumie czemu nie? W ogóle ten projekt niektórych starych gier jest taki bezsensowny zawsze. Dźwignie otwierające drzwi przy drzwiach? Po co? Znaczy akurat to dźwignię otwiera. Ale w tylu grach starych jest tak, że macie dźwignię otwierającą drzwi jakieś 5 km od niej, czy coś. Komuś się chciał, nie wiem, te mechanizmy wszelakie tam ciągnąć. Kable czy coś, żeby było otwieralne. Chyba, że Bluetootha mają. Czy coś. Nie, ja się nie znam. Tu mam iść. No, pięknie. Pyc. Co jest? Pyc. Teraz tu pamiętam, był problem czasem. Ale jednak nie ma teraz. W ogóle coś czuję, że całej gry dzisiaj nie będę robił. Ale się zobaczy. To tu już jest w sumie połowa, można powiedzieć. Hech. Króciuszka ta gra mimo wszystko. I myk. I wentylacją oczywiście. Tak się przemieszcza w prawdziwości też. Wasze koty. Więc dlatego one są wszędzie, mówię wam. Nawet jak nie macie wentylacji w domu. Udało ci się. O.
Teraz można albo ich mordować, albo tak. Okej, okay, jednak nie. Cześć. Można było w sumie bez walki z nimi przejść, ale coś widzicie? Niezbyt. O. W ogóle to znam karate. On w ogóle ma głos tego Michała Anioła z Żółwi Ninja. Taka ciekawostka. W ogóle czemu Michelangelo się tłumaczy na Michał Anioł? No, w polskim, znaczy. Nie obowiązuje to w tych żółwiach, ale tak to obowiązuje. W sumie Żółw Michał. Nie, to już nie. To nie brzmi dobrze. A i tu trzeba mieć zmniejszający, żeby pójść dalej. Zeskoczę nawet, ale chyba nie ma tu już ich do kupienia. Więc zepsułem całą grę sobie troszkę. Hono tu. I myk. Szkoda trochę. Tam chyba był list gończy jakiś. Ale nie jestem pewien, więc. Cóż, lasery zbyt zachęcająco wyglądają. Można takie coś zrobić w sumie. Cóż, to tak mało obrażeń bierze, że w sumie można mieć to gdzieś. Okej. Kot na drugiej. Okej. On ma niezłe umiejętności wspinaczkowe. Bezdykowe, można powiedzieć. I myk tutaj. Więc. Jakże słodki jest smak zwycięstwa. Brawo. A tu był list. Właśnie. Waletki R. Okej. Ma to jest związane z Alicją w Krainie Czarów? Nie jestem pewien. Czy to jest postać z tego, ale chodzi o to, że kradzież ciastek? Nie wiem, nie wiem. Nie oglądałem żadnej adaptacji. Zbyt długo. Gierka była taka z tego. Fajna. Brawo. Myk. No. Kolejny raz wykazałem się liście kocią pracy. Jak ci szkoda, że klichą miałem kupić. No, parkour to jest najlepsza rzecz dla kota. Każdy umie w sumie. Koty, takie rzeczy prawie. Brawo. Psiu. Genialne lasery. No. Aż se... Wiem. Kupię tego jak najwięcej i... Haha, nie widzicie mnie. To jest pomysł na przejście gry szybkie. Zwłaszcza teraz, jak nie było tej walki prawie już. Brawo. Okej. Okej. Tyk. I myk. Zatrważająca prędkość, jak zawsze. Brawo. Co mam powiedzieć więcej?
Nie wiem, czy ktoś zauważył, ta gra... A, bo to tak działa teraz. Ta gra raz tnie, raz nie tnie. Dziwnie to działa. No wiem, widziałem strzały. Nie szanuję go za to. Kuła Skyrim. Nienawidzę go. Znaczy, Skyrima. Jakby co. Znaczy, to jest tak, że lubię grę jako tak zagrać w to, ale wkurza mnie to, jak to ludzie... To najlepsza gra, jaka powstała. To... Za to tej gry nienawidzę. Za to, jak ją nazywają w ogóle. Teraz będzie awesome gra. Taka ciekawa. Czy to było w planie? Po co wskakiwać? Lepiej czekajmy, aż coś się stanie wtedy. Okej. Teraz biegniemy. To jest dobry etap. A w sumie etapy z osem mogę zrobić tak, że on po prostu biegnie sobie. Jest taki po prostu etap macie taki, że on sobie biegnie. A ja mam tędy? Nie, chyba nie mam tędy iść. Mam ich teraz wszystkich rozwalić? Czy co mam zrobić? O, tu jest chyba sekret jakiś. Myk. Siup, siup, siup. No, tego. Tak. Nie będę z nimi walczył, bo nawet mi się nie chce. Szczerze. Za bardzo. I strzała w ogóle jeszcze w The Forest grał, tak pamiętam. No, odnośnie tego. Odpalam różową falę bólu. Za 3, 2, 1. Ta. Kiedyś tego przejść nie umiałem. Chyba tylko raz. Albo dwa. Czyja to zasługa? Komandor się znalazł. Ośle, daj spokój. Wystarczy na dzisiaj awantur. Może czas wypróbować eliksir, żyj długo i szczęśliwie? Ha! Jesteś pewien, że wziąłeś tę flaszkę, co trzeba? Oczywiście, że tak. No bo wiesz, a jak pokryje mnie po tym łuską? Albo wyrośnie mi z tyłka druga głowa? W twoim przypadku oznaczałoby to zmianę na lepsze, więc wiedzielibyśmy, że eliksir działa. Cicho! Sam wypiję. I co? Zmieniłem się? Sam bym spróbował, senior. Ale co by to dało, skoro i tak jestem uosobieniem piękna? Przydałby się jakiś prawdziwy brzydan. Wypróbujmy na ośle. Co? Kto? Na mnie? Ja, a, co? Ja? Boisz się? Osły nie wiedzą, co to strach, szmaciarzu. Jak zwykle grasz mi na nerwach. Niestety, senior. Wszystko na nic. Elfy niepotrzebnie dostały łomot. Odpocznijmy za to. Może tymczasem wpadniemy na jakiś koncert. Gdzie się zatrzymamy na noc? Tam za lasem jest taka stodoła. Co? W stodole? O nie, 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 nie. Osły nie sypiają w stodole. Przed nami szmat drogi. Nie żalujcie nóg, tylko czy osioł nadąży? Nadąży? Ty kłaku zawszony. Jestem dwa razy szybszy od ciebie. Ostatni po drugiej stronie przegrywa! No w sumie tak. I kto tu nie nadążał, łama go! No dzięki, że na mnie zaczekaliście! Przynajmniej będzie spokój. No i zapisywanko bez tego i szczerze to... Ja no teraz kończę, się powróci kiedyś do tego. Może nawet dziś, ale później, bo teraz mi się nie chce. No, to ja żegnam.